Dzień dobry Państwu. Na mocy artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennych ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591, otwieram 20. sesję Rady Gminy Kaczorek. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Wójta Gminy Kaczorek, pana Szymona Wolskiego. Prezesa Zarządu Koła Wojewódzkiego PZW w Kaczorach, pana Grzyka. Witam. Serdecznie witam kierowników zakładów pracy. Witam panią Józefę Kroszyńską, kierownika przewodnika Kasy w Kaczorach. Serdecznie witam Stefana Grzegorza, przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam dyrektora gimnazjum, panią Grażynę Miller. Witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy, panią Gizelę Mielecką, sekretarza gminy, panią Agnieszkę Grabarską, skarbnika gminy Kaczory, pana Jerzego Skilowskiego, dyrektora zakładu usług wodno-kanalizacyjnych, panią Zdzisławę Pierczyńską, dyrektora gminnego zespołu ekonomiczno-organizacyjnego szkół i przedszkoli, panią Irenę Radkę, kierownika GOPS, panią Krystynę Adamczyk, dyrektora gminnego ośrodka kultury. Serdecznie witam radnych Rady Gminy, sołtysów wsi. Witam przedstawicieli prasy, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że następnie 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 13, co stanowi pewną ilość do podejmowania prowadzonych uchwał. Jednocześnie informuję, że protokół z 11 sesji dnia 29 grudnia 2011 roku wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną zgłoszone przez radnych uwagi wobec treści protokołu, to uważam będę, że protokół został przez radnych przyjęty. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, sprawy porządkowe. Punkt drugi, interpelacje zapytania radnych. Punkt trzeci, informacja na temat działalności w minionym okresie. Przewodniczący komisji oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za rok 2011. Informacja wójta gminy. Punkt czwarty. Informacja kierownika przychodni lekarskiej w Kaczorach na temat świadczonych usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy będące jednostką samorządu terytorialnego. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Pilskiemu. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących Fundusz Sołecki. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kaczory w 2012 roku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory teren poprzez hurtowni owoców i warzyw. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminy na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Kaczorach. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej. Punkt 14. Zapytania i wolne wnioski. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. Punkt 17. Punkt 16. Zakończenie. Na dzisiejszą sesję była zaproszona również pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, pani Radowiecka, nie będzie obecna, przysłała materiały dla radnych w postaci takiej książki, także bez komentarza. Punkt drugi, interpelacja, zapytanie radnych. Proszę bardzo. Radny Gopier. Wysoka Rado, panie przewodniczący, mam nadzieję, że nie wiem, w którym punkcie, mam nadzieję, że nie przed ostatnim usłyszymy odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy na poprzedniej sesji, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi od pana wójta. Ten punkt w ogóle się nie odbył na poprzedniej sesji. Nie było głosowania, abyśmy przynosili go na obecną sesję.
Także mam nadzieję, że nie będzie to na końcu, a będzie to, no nie wiem, może po moim wystąpieniu. Chciałbym się odnieść do słów pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Kalki, odnośnie grzeczności. Myślę, że dotyczyły one mojej osoby, ale kołem zamachowym myślę, że poszło również na pana wójta i pana przewodniczącego. Otóż, szanowni państwo, na pewno jestem osobą kontrowersyjną i myślę, że taką pozostanę. Nie podporządkuję się nurtowi rzeki, tylko będę przedstawiał tutaj poglądy mieszkańców, a ostatnimi czasy no, odbyła się taka dosyć ceremonia pogrzebowa, bo bym powiedział w ten sposób. Został pochowany mój ojciec akurat, Edward Górka, który 40 lat był radnym. Był na tym pogrzebie pan przewodniczący, był pan wójt, było wielu mieszkańców Śmiłowa, wielu mieszkańców gminy, powiatu, jak również z województwa. Szanowni państwo, był to człowiek, który startował z waszego ugrupowania, z ugrupowania Stabilnych. Bardzo wiele zrobił dla tej gminy. Myślę, że nie wszyscy się z tym zgadzają, ale no, nie wszystko idzie zrobić w życiu dobrze. Na ceremonii pogrzebowej chciałem bardzo podziękować księdzu dziekanowi Skaczowi, który jedyny potrafił wypowiedzieć kilka ciepłych słów ojcu. Niestety władze gminy Kaczory, w osobach pana przewodniczącego, pana wójta, nie były w stanie powiedzieć jednego słowa chociaż. Ja nie chciałem, żeby tam była, nie wiem, wielka przemowa, medale, dyplomy może. Jedno słowo. Dziękuję. Panie Heniu, pan się z ojcem pożegnał. Ja to wiem, niektórzy to wiedzą. Nie pożegnali się najważniejsi. Jest to bolączką, jest to wstydem. Wielu ludzi było po prostu zszokowanych, że nie potrafiono powiedzieć jednego słowa dziękuję. To, że nie zgadzam się z decyzjami, z polityką pana wójta, pana przewodniczącego, to nie znaczy, że ojciec się nie zgadzał. Mało tego, drodzy państwo, nie miał być chowany z żadnymi honorami, ale w naszej gminie jest coś takiego jak orkiestra dęta. Byłem wielce zniesmaczony i wielu mieszkańców naszej gminy, gdy okazało się, że orkiestra dęta była na pogrzebie matki pana wójta. Czy bardziej ona powinna być na tym pogrzebie, czy na pogrzebie Edwarda Górki? Myślę, że każdy z was niech sobie na to odpowie. Nie przemównicy, tylko w duchu. Do czego tutaj dochodzi? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozostawię to bez komentarzy. Jeżeli ktoś z państwa chciałby tutaj, to chętnie bardzo, tak? Nie myślałem, że... Pan radny, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado, szanowni goście. Ja mam taką prośbę do radnych. Nie piejmy piany, nie walmy tej piany, bo my zachowujemy się jak gówniarze chwilami. Byłem na komisji przedwczoraj. Pan radny Radek Górka nigdy nie był w przedszkolu. Nigdy nie był w przedszkolu. Byłem wcześniej, spędziłem tam 3 godziny. Poprosiłem cały skład osobowy przedszkola, bo był naród na komisji, że tam się rynny walą, że tam jest wszystko niezrobione, że woda cieknie, że koce leżą. Byłem w szkole. Pierwszy raz odważyłem się, poszedłem do szkoły, nie weszłem do pani dyrektor szkoły. Poprosiłem cały skład. Jedna z pań powiedziała mi nawet w ten sposób, że nawet nie wie, jakie ma głosy pan Radosław Górka, że on wypowiada się o przedszkolu, który tam jeszcze nigdy nie był. Stwierdziłem następujące fakty. Wszystkie rynny są naprawione. Odprowadzenie wody jest zrobione. Wszystkie uszczelki są pozakładane na okna. Nie było żadnych problemów. Wszystkie, dodatkowo pani dyrektor szkoły w konsultacji z panią dyrektor przedszkola naprawiły, czy zamontowały nową bramkę, naprawiły, jest wszystko robione w dobrym kierunku. Więc ja tylko proszę, pomagajmy sobie wcale, a nie róbmy piany z czego nie ma. Rozmawiałem z panią dyrektor, bo to padło słowo, że są zastraszeni, ten dyrektorze.
Dlatego ja poprosiłem Panią Dyrektor Przedszkola na osobności, bo myślałem, że Pani Szczelecka ma wpływ na nią zły. Zadałem parę pytań szczegółowych, między innymi o współpracę. Dlatego wczoraj pierwszy raz nie poszedłem do Pani Szczeleckiej do góry. Pierwszy raz. Poprosiłem o współpracę. Pani Jadwiga, nie wiem jak to na nazwisko ma, nowy mężu. Pani Dyrektor powiedziała mi w ten sposób. Naprawiają co mogą w własnym kierunku, ale przy sprawach szybkich, kontrowersyjnych Pani Dyrektor Szczelecka pomaga jej jak najbardziej, daje konserwatora, który pracuje także w przedszkolu. Zadałem pytanie, kto odpowiada za budynek całkowicie? Odpowiada Pani Szczelecka. Ale nigdy się nie zdarzyło to, że Pani Szczelecka powiedziała, że tego się nie da zrobić. Dlatego proszę, jeszcze raz proszę, jeśli chcemy coś mówić, ja wczoraj spędziłem 3 godziny w przedszkolu, chodziłem. Jedno, co powiedziałem na komisji, to jest do zrobienia. I to już powiedziałem Panu Wójtowi, myślę, że do tego się przyłożymy. Ocieplenie ściany od strony kuchni. Ja rzadko tu mówię, ja wolę tam latać po wsi i coś organizować. Więc ja taką mam prośbę. Zapraszałem z tej mównicy i stwierdziłem, że nie ma u mnie papierka na boisku w Śmowie. Zapraszam wszystkich. Ja jestem dumny z tego przedszkola. Ja byłem wychowany w przedszkolu wojskowym, bo taka moja rodzina była. Ja bym chciał mieć takie przedszkole jak na Śmowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Radny Górka, prosiłbym naprawdę o wypowiedzi, bo Panu się zdarza bardzo często konfabulować. Pan mówi nie na temat, nie potrafi Pan emocjami zapanować, także prosiłbym o normalne zachowanie godne Radnego Rady Gminy Gaczowej. Panie Przewodniczący, myślę, że jest godne, no po to się tutaj spotykamy tak rzadko niestety. Nie wiem, ostatnia sesja była prawie 3 miesiące temu, więc no niestety no, tematów bolących nas i mieszkańców zabierało się bardzo wiele. Skoro nie widzimy się z wszystkimi radnymi, nie widzimy się z panem wójtem na komisjach, no to będziemy dyskutować na sesji. Na temat bicia piany, panie radny Krupa, to proszę, myślę, że takie sformułowania, nie wiem, czy ja tutaj na ustach nie widzę piany u siebie, tylko zgłaszam problemy. Ja nie muszę iść do przedszkola, do szkoły z panem za rękę, tylko jedę sam. Jeżeli mam problem, to pani Szczeleckiej nieraz chodziłem, w przedszkole widziałem, przechodzę często tam, bo akurat mam taką możliwość, że idąc na spacer przechodzę koło tego przedszkola i mogę pana jutro, no jutro może nie, akurat sobota mam wyjazd. W poniedziałek zapraszam pana, możemy się przejść razem do przedszkola i zobaczy pan, jak wygląda elewacja. I wtedy może pan mówić, niedawno przeciekał dach, wiadomo kto to naprawiał i powiem panu, zadam panu jedno pytanie. Mówi pan, moglibyśmy ocieplić jedną ścianę. Ja się zadam panu pytanie, czy pan jak ocieplał swój dom, to ocieplał jedną ścianę czy cztery? Najpierw jedną, później cztery. Po kolei. Panie Krupa, powiem panu w ten sposób, nie kontroluję pana, czy pan ocieplał jedną czy cztery, ale skoro mamy możliwości finansowe i jesteśmy bogatą gminą, nie wyobrażam sobie, abyśmy nie ocieplali czterech ścian. Lepiej chyba wydać na ocieplenie, niż wydawać na gaz. To jest rzecz jednoznaczna. Ja na własne oczy widziałem, jak leżały koce między oknami, bo to było akurat bardzo dobre posunięcie. No myślę, że te panie robią wszystko, co mogą. Na temat zastraszania, to proszę w takiej sytuacji tutaj, ja naprawdę rozmawiam z niejedną osobą i nie będę się, pewne osoby nie mogą na pewne tematy się wypowiedzieć. I musi pan dowiedzieć. Także to tak na woli formalności. Róbmy swoje. Szkoda tylko, że w miesiącu styczniu nie było sesji, w miesiącu lutym nie było sesji, a wszyscy z radnych brali pieniążki, brali dietę z podatków mieszkańców. Przykre jest, że nie było nawet żadnego spotkania komisji. No może nie było potrzeba sesji, ale żeby nie było spotkania komisji, żebyśmy się nie zastanowili, nie zrobili komisji wyjazdowych, zobaczyli jak wyglądają nasze obiekty. No po 3 miesiącach robimy następną sesję. Może komuś sesja jest niewygodna i dlatego robimy tak rzadko. Mam nadzieję, że skoro pobory pobieramy co miesiąc, to przynajmniej raz w miesiącu znajdziemy ten czas, aby się spotkać i przedstawić problemy, jakie są w naszej gminie, ale jest ich sporo, wystarczy porozmawiać z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych się wziął głos? Nie widzę. Punkt 3. Porządku obrad. Informacje na temat działalności w innym okresie. Proszę bardzo, przewodniczący komisji, pan Henryk Kalka.
wójcie, przewodniczący, Wysoka Rado, szanowna pani doktor, szanowni państwo obecni na dzisiejszej sesji. Komisja rewizyjna odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa w dniu wczorajszym. Tematem posiedzenia były sprawy związane z dzisiejszym programem sesji. I może zacznę tutaj od razu od... Potraktuję tutaj punkt 6, 7 i 8 tak globalnie, ponieważ to dotyczy zmian, te punkty dotyczą zmian w budżecie. Pani skarbnik Agnieszka Grabarska przedstawiła nam tutaj zmiany w budżecie. Szczególnie chodzi tutaj o dotację w wysokości 2000 zł, słownie 2000 zł, którą otrzymaliśmy ze starostwa na cele organizacji imprez kulturalnych. Poza tym przewidujemy, taka będzie dzisiaj, myślę, podjęta uchwała, wyodrębnienie z tego naszego budżetu drogowego 200 tysięcy złotych na wsparcie inwestycji drogowych, a szczególnie chodzi tutaj o chodniki, które będą realizowane przez starostwa przy tutaj naszym wsparciu. Tutaj tak powiem ogólnie, ponieważ konkretnie to jeszcze nie wiadomo, bo to właśnie tutaj całym tym koordynatorem jest starostwo. Chodzi tutaj o chodniki między innymi w Dziębowie, w Krzewinie, w Byszewicach, na ulicy tutaj w Chodzieskiej, w Karczorach i Dworcowej. Brodnej, panie Henry. No tutaj to nie ma tutaj, to jest tak enumeratywnie powiedziałem. Powiedziałem między innymi. Ponadto przewidujemy tutaj kwotę 2520 zł na zasilenie, że tak powiem, Izby Wytrzeźwień. To jest udzielenie pomocy finansowej gminie Piła. Co roku taką tutaj uchwałę podejmujemy, w tym roku gdzieś ta kwota jest trochę mniejsza. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących fundusz sołecki. Otóż większością tutaj członków komisji byliśmy za tym, aby podtrzymać tą uchwałę z ubiegłego roku i nie tworzyć takiego funduszu sołeckiego. Pan Pluciak przedstawił tutaj program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w terenie gminy Kaczory w 2012 roku. Musi taki być plan opracowany. Tam jest wyodrębniona też. Przewiduje się tam, ile kosztuje wyłapanie jednego zwierzęcia, psa czy kota, potem utrzymywanie tego zwierzęcia w tym całym ośrodku dla zwierząt. Pani Sawczak omówiła tutaj uchwałę o przystąpieniu do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Mianowicie chodzi tutaj o teren pobyłej przetwórni owoców i warzyw i tam wnioskodawca wnosi, aby w części tego terenu, bo mianowicie do tej pory ten teren był przewidziany jako teren produkcyjny, a w tej chwili chodzi o to, aby część tego terenu przylegającego do ulicy Pińskiej, żeby tam była również możliwość usług, w tym również handlu. Jak powiedziałem, jest to uchwała o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego, a więc potrwa, podejrzewam, to może i z rok. I w tym okresie jest możliwość tutaj wnoszenia różnych uwag, zastrzeżeń i tak dalej. Tutaj radni byli za przyjęciem tej uchwały. Punkt 12 dotyczy
podjęciu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminy na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Kaczorach. Powiem bardzo krótko, chodzi tutaj o uprawomocnienie istniejącego stanu. Ten, powiedzmy, stan, jaki w tej chwili jest, cmentarza, żeby po prostu to tutaj tą uchwałą to zaakceptować. Punkt 13, co dotyczy przygotowania, zatwierdzenia planu pracy komisji na rok 2012 i to będziemy omawiać na kolejnym porządku obrad. Jestem przy głosie, to może od razu tutaj, zgodnie tutaj z punktem programu przedstawię sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. Otóż Komisja Rewizyjna w 2011 roku działała zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym uchwałą nr 4/27/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 lutego 2011 roku oraz w miarę potrzeb. W okresie minionego roku odbyła 11 posiedzeń komisji, podczas których frekwencja kształtowała się na poziomie 67% podczas 4 posiedzeń i 100% na 7 posiedzeniach. Komisja Rewizyjna w 2011 roku odbyła większość posiedzeń wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska i 2 spotkania oddzielnie. Ponadto każdorazowo przed sesją opiniowała projekty uchwał, które były przedmiotem obrad. Podczas wspólnych posiedzeń dyskutowano na tematy dotyczące gospodarki i ochrony wykorzystania jezior na terenie gminy Kaczory, na temat ochrony środowiska, bez problemów z utylizacją azbestu, z segregacją odpadów stałych. Wspólnie także dokonaliśmy przeglądu gminnych dróg dojazdowych. W trakcie samodzielnych posiedzeń Komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo z realizacją dochodów i wydatków jednostek oświatowych oraz budżetu gminy. Nadmienić należy, że do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie całościowego wykonania budżetu. Komisja wystąpiła z formalnym wnioskiem, uchwałą, do Rady Gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Stanowi to formę kontroli działalności wójta w zakresie wykonania budżetu gminy. Komisja bada i analizuje sprawozdania oraz wykonanie budżetu gminy, przede wszystkim pod względem zgodności z uchwałą budżetową oraz uchwałami zmieniającymi budżet gminy, sprawdzając rzetelność i poprawność wyżej wymienionego sprawozdania. Komisja pozytywnie oceniła gospodarność działań wójta w toku wykonywania budżetu. Komisja Rewizyjna w 2011 roku nie wykonywała zadań kontroli na zlecenie Rady Gminy, jak również nie rozpatrywała skarg od mieszkańców. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odbył jedno szkolenie dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych. To by było chyba tyle. Drogi Dariuszu, że tak się wyrażę, bo przepraszam, Radku, pozwolisz, że bazując na jakimś doświadczeniu życiowym i mądrości, dzisiaj nie będę tutaj komentował i wypowiadał się w temacie, który tutaj poruszyłeś. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kazimierz Zaraz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, zaproszeni goście, Pani Doktor, nasi sołtysi i pracownicy urzędu. W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie naszej komisji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Tak się składa, że na posiedzeniu tej komisji nie było przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, pana Jarosława Goldberga, którego z tego miejsca chciałbym tutaj złożyć wyrazy współczucia z powodu śmierci miesiąc temu ojca, a teścia, którego pogrzeb dzisiaj się odbywa. Na tym posiedzeniu omawialiśmy sprawy związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji i tak jak poprzednie komisje, jeśli chodzi o sprawy budżetowe i zmiany w budżecie, które tutaj były przedstawiane przez przedmówcę. Pani skarbnik przedstawiła nam te zmiany i również tutaj komisje
nie wnoszą uwag, zaakceptowały te zmiany tutaj proponowane. Dlatego nie będę tutaj szerzej mówić, bo tutaj przedmówca przedstawia tę sprawę, a w poszczególnych punktach będą one omawiane. Jeśli natomiast chodzi o punkt 7 dzisiejszej sesji, tak, czyli podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Pilskiemu 200 tysięcy złotych, dotyczy to tutaj również było wspomniane o budowie chodników. To było kilka uwag do inwestycji powiatowej realizowanej na terenie gminy. Te uwagi zostały przekazane panu wójtowi z nadzieją, że do nich ustosunkuje się tutaj inwestor, czyli starostwo powiatowe. Nie ma tutaj, nie jest nieobecny radny powiatowy. Myślę, że tutaj się zainteresuje tymi uwagami, które wnosiliśmy. Ja na koniec może pozwolę sobie o kilku wspomnieć. Kolejnym z punktów to było wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podobnie jak poprzednie komisje, większością głosów komisje postanowiły nie wyodrębniać Funduszu Sołeckiego wzorem lat ubiegłych. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, teren po przetwórni owoców i warzyw. Tutaj był głos odrębny pana Górkina. Komisji chciał szczegóły. Tutaj przedstawione zostały i zarówno projektu uchwały, jak i sprawa dotycząca wyodrębnienia z przetwórni tego terenu zabudowanego. Przedstawił to pan Kluciak. Kolejna rzecz to wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Andrzeja Wywoli w Kaczorach. Chodzi tu o cmentarz. Przedmówca przedstawiał sprawę. My również nie wnosimy uwag. Na koniec były omówione czy przedstawiony projekt planu pracy poszczególnych komisji, również naszej, w odpowiednim punkcie zostanie także przedstawiony. I na koniec wolne głosy i wnioski. Tutaj było tych wniosków trochę, ja pozwolę sobie państwu je przedstawić z tego względu, że tutaj radni wypominają mi, że nie zawsze staram się powiedzieć, kto jakie zgłasza. A więc tak, pan radny Zdanowicz zgłasza sprawę zardzewiałych znaków drogowych, praktycznie niewidocznych w miejscowości Śmiłowa przy wyjeździe Zbrodnej. Kolejna sprawa to czy i kiedy odbędą się roczne, co do lat ubiegłych, zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. Kolejna sprawa dotyczyła, tutaj bardziej dotyczy to starostwa powiatowego, o czym wspominałem przed chwilą, to chodnik w Zelgniewie przy drodze powiatowej, czy będzie dokończony, jeżeli tak, to kiedy. Kolejne to sprawa przebudowy drog, właściwie dwóch dróg w Zelgniewie. Pierwsza dotyczy drogi w kierunku pana Puchały, tak powiedzmy, a druga to tak zwany próg od szkoły w kierunek wybudowania. Kolejna sprawa. Pan Dariusz Krupa. Chodzi o sprawę inwestycji budowy Domu Kultury w Jeziorkach. My mówiliśmy o tej inwestycji na którejś z poprzednich sesji. Mamy to ujęte w planie inwestycyjnym na ten rok. Ale no, mieszkańcy, a tym samym radni niecierpliwią się, kiedy będzie rozpoczęcie tej budowy. Prosilibyśmy, jeśli to możliwe, o jakąś informację na ten temat. I sprawa, tu bardziej myślę, należałoby wystosować zapytanie do przedstawicieli PKP. Chodzi o dworzec w Kaczorach i dworzec w Dziębówku. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jeszcze się nazywa dworcem, czy przystankiem, jak określić, ponieważ nawet trudno określić, do kogo się na kolei zwrócić, o odpowiedź, czy o zagospodarowanie tego terenu, a przynajmniej zmianę jego wyglądu, chociaż doraźnie, bo sami widzimy, jak te obiekty wyglądają. Pani Stachowiak. Remont podłogi w sali gimnastycznej w Kaczorach. Ale tutaj odpowiedzi już udzieliła pani sekretarz na tym spotkaniu. Jest sprawa w toku, jest ogłoszony konkurs ofert, jest określony termin wykonania.
No i nieszczęsna sprawa tej uchwały, którą również, o której nie mówiłem, opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Się okazuje, że ustawodawca narzuca nam kolejną ustawę, za którą jesteśmy odpowiedzialni. I już teraz jest tak, można powiedzieć, że ważne, że opiekujemy się zwierzętami i jakimś szacunkiem czy jakąś ludzką troską ogarniamy zwierzęta, ale no, nic nie mówi się o opiece nad ludźmi, bo tu się określa, jaką wysokość stanowi fundusz, utrzymanie psa czy kota w schronisku, w jaki sposób to ma się odbywać. No a myślę, że zapomina się o wielu ważniejszych rzeczach. I proszę Państwa, jeszcze była mowa na temat drogi powiatowej, jak już no, do niej wracam kolejny raz. Chodzi o przepusty przy wjazdach na pola. Widzieliśmy to po mrozach, jadąc do Chodzieży czy do Dziębowa, gdzie rowy pełne wody. Nawet były miejsca, gdzie ta woda wylewała się na drogę, stwarzając niebezpieczeństwo. Swego czasu mieszkańcy gminy pamiętają, że te przepusty były drożne. Ta woda swobodnie spływała rowem do Noteci. W tej chwili żaden, z tego co mi wiadomo, żaden przepust nie jest drożny w tych miejscach, gdzie była modernizowana, czy jest modernizowana droga powiatowa. No i pani Stachowiak jeszcze tutaj o tych bezpańskich psach. Tutaj myślę, że ukłon w stronę policji, żeby się tak bardziej zainteresować tym, żeby one nie były bezpańskie w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o gminy o przedstawienie informacji o działalności w minionym okresie. Wysoka Rado, zaproszeni goście. Może na początek, żeby mi nie wyleciało z głowy, bo tutaj akurat na komisjach zgłaszanych jest dużo wniosków do powiatu. Dlatego może pana przewodniczącego proszę, żeby zdyscyplinował przewodniczącego Rady Powiatu, aby właśnie radni powiatowi brali udział w naszych sesjach. Bo akurat od kilku kolejnych sesji nie widać. Tutaj radni radnego powiatowego pana Martynki i radni radnej powiatowej pani Hanny Gapińskiej. A to oni są po to, żeby wysłuchiwali właśnie te wnioski, jakie są zgłaszane do Rady Powiatu i tam na Radzie Powiatu wnosili to i mówili o tym, bo trudno tutaj wójtowi właśnie odpowiadać za jakieś zaniedbania powiatu, a zazwyczaj tutaj właśnie mieszkańców denerwują właśnie te między innymi uwagi dróg powiatowych, które dzisiaj między innymi tutaj wskazywaliście. Ja chcę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o ostatni okres, to wiele się działo tutaj na terenie naszej gminy i różne organizacje tam właśnie działały i pracowały w swoim zakresie i tak zaczęło się może już od miesiąca stycznia od zebrań sprawozdawczych jednostek ochotniczych straży pożarnych i we wszystkich jednostkach takie zebrania się odbyły w dobrej atmosferze i właśnie tutaj, jeśli chodzi o strażaków z terenu naszej gminy, bardzo pozytywnie są odbierani przez mieszkańców i tutaj przez Radę, myślę, również i przez wszystkich tutaj nas, którzy znajdujemy się na sali i dlatego tutaj też chciałbym tutaj w obecności wszystkich podziękować strażakom za ich pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Dzisiaj mamy podsumowanie, gdzie właśnie jest zjazd gminny. Przedstawiciele wszystkich jednostek biorą udział, wybierają sobie tam jeszcze władze, bo trzeba wybrać prezesa na przykład zarządu gminnego i dzisiaj też im na tym spotkaniu podziękujemy za to wszystko, co robią. A chcę powiedzieć, że nastąpiła tutaj jedna zmiana, taka dosyć istotna, bo w związku ze śmiercią pana Piotra Zachariasza, który był prezesem tej jednostki ochotniczej straży pożarnej w Kaczorach, został wybrany nowy prezes, to warto wiedzieć, jest nim pan Jan Twardowski.
mieszkaniec Dziębówka, ale bardzo mocno związany tutaj z Kaczorami. No i on udziela się właśnie w jednostce ochotniczej straży pożarnej w Kaczorach. Następnie później odbyło się posiedzenie i zjazd powiatowej właśnie jednostek ochotniczych straży pożarnej, gdzie tam w Państwowej Straży Pożarnej omawiano współpracę między jednostkami ochotniczych straży pożarnej a państwową jednostką i tam jeśli chodzi o jednostki z gminy Kaczory również były bardzo wysoko oceniane, a więc tutaj to też warto wspomnieć, że tutaj też są nasze jednostki patrzone z racji Państwowej Straży Pożarnej też dobrze, dobrą ocenę mają i za to również strażakom naszym dziękuję, że na zewnątrz również tutaj promują dobrze naszą gminę. Wiemy wszyscy, że nastąpiła również zmiana na stanowisku kierownika posterunku policji w Kaczorach. Pan Piotr Jankowski odszedł i teraz jest kierownikiem posterunku policji w Ujściu, a u nas został nowym kierownikiem wieloletni tutaj funkcjonariusz policji w Kaczorach, pan Adam Stępniewski. Również byłem na podsumowaniu w powiecie w Komendzie Powiatowej Policji. Tam również, jeśli chodzi o jednostkę w Kaczorach, jest bardzo wysoko oceniana i ma jedne z lepszych wyników, jeśli chodzi o teren powiatu pilskiego. Także tutaj ta działalność policji może mało jest widoczna, ale jest do tej, mają osiągnięcia. Zresztą i my to widzimy też, ponieważ tych zdarzeń takich niepotrzebnych na terenie gminy jest coraz mniej. I to jest najważniejsze. Bo jak spojrzymy na każdą miejscowość, na terenie naszej gminy, to możemy ocenić i powiemy, że rzeczywiście tutaj właśnie takich jakichś wielkich przestępstw na terenie naszej gminy nie ma. Jeśli chodzi również o powiat, to tam też było podsumowanie Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, gdzie byliśmy z panem przewodniczącym i tam właśnie była też również ocena poszczególnych jednostek tutaj gmin przez Zarząd Powiatu Ludowego Zespołu Zrzeszenia Sportowe omawiana i muszę powiedzieć, że tutaj nasze organizacje z terenu gminy Kaczory również zostały wysoko ocenione i tutaj też dobrze świadczy o tych naszych działaczach w klubach, no i nie tylko, ale i szkoły i inne organizacje, jak na przykład Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bo też tam właśnie współpracuje z tym i to były te jednostki wymieniane. Również w powiecie odbył się nadanie tytułu lidera sukcesu. My tutaj zgłosiliśmy z gminy Kaczory dwóch działaczy. Jeden to działacz był komendant gminny ochotniczych straży pożarnych, pan Florian Kledzik. Uznaliśmy, że za jego robotę, jaką robi tutaj na terenie naszej gminy, dobrą robotę wśród straży, należałoby mu się takie wyróżnienie i został wyróżniony. Tam na forum w powiecie wręczono mu właśnie dyplom, jeśli chodzi o tego lidera sukcesu. Drugim człowiekiem, który był wskazany przez nas tutaj z terenu naszej gminy, to był działacz sportowy, pan Tomasz Łapacz z RZS, no też Dziębowo, również tam został wyróżniony. Myślę, że wszyscy go znamy i wiemy, że rzeczywiście ten klub sportowy w Dziębowie działa bardzo dobrze i to wyróżnienie również jemu się należało. Chcę powiedzieć, że prowadzę rozmowy i tutaj myślę, że dam odpowiedź od razu tutaj niektórym radnym, którzy wnosili o uzupełnienia punktów świetlnych. Na terenie naszej gminy prowadzę rozmowy z Eneą w sprawie właśnie uzupełnienia oświetlenia na terenie całej naszej gminy. I tutaj omawiamy poszczególne punkty w poszczególnych miejscowościach i jesteśmy na etapie w dalszym ciągu jeszcze rozmów, bo przecież chodzi o zakres i ocenę, dlatego że przecież tutaj wiadomo, że chodzi o to, jakie warunki wynegocjujemy i chodzi, żeby te warunki były jak najlepsze. Jesteśmy umówieni ostatecznie już rozmowy na 29 marca, gdzie będą konkretne propozycje i jak już będę miał uzgodnienia z Eneą, w ten czas tutaj do Rady wystąpię też, bo będę chciał akceptacji ewentualnych rozstrzygnięć, rozwiązań,
jak przystąpić do tego tematu, nie narażając tutaj na duży szwank budżetu, a zwłaszcza w tym roku, jako że wiemy, że budżet gminny na ten rok jest zamknięty. I jeśli będę rozmawiał, no to tak, żeby ewentualnie już na przyszłe lata te rozstrzygnięcia były. Również prowadzimy tutaj rozmowy, prowadzimy, bo kilka uczestniczy osób, tutaj jest Astonet. Na temat, i to może niektórzy już wiedzą, chodzi o tą telewizję kablową na terenie naszej gminy. Zaczną to niby, ale zacznie się to prawdopodobnie od miejscowości Kaczory, chociaż w Śmiłowie już są i niedługo tam zaczną się prace już właśnie ewentualnie z mieszkańcami rozmowy, kto będzie chętny i będą mogli właśnie tą telewizję podłączyć, później Kaczory. I rozmawiamy, żeby w innych miejscowościach na terenie gminy też doprowadzić właśnie telewizję kablową. Myślę, że to dla mieszkańców będzie dobre, dlatego że to nie wchodzi telewizję kablową, ale wszystkie usługi kompletne, czyli i w ten czas i telewizor, i internet, i jeszcze, co jeszcze dochodzi? Trzy sprawy. No telefon, tak. No te trzy sprawy. Jak będą rozmowy dobiegały właśnie, w jaki sposób tutaj, bo to oczywiście udziału gminy, jeśli chodzi o budżet, w tym nie będzie. Nie będziemy brać udziału, my nie będziemy dopłacać, bo to oni robią na własny rachunek i z mieszkańcami później będą rozmawiać, jakie tam będzie mieszkańcy poszczególni, którzy będą chcieli z tego korzystać, to będzie tam odpłatność, ale te odpłatności nie są wysokie, a niektóre są wręcz bardzo niskie w zależności od tego, jak tutaj będą mieszkańcy do tego podchodzić. Ale jak będzie przebiegała dalsza sprawa, rozmowa właśnie z tą firmą Astonet, będę tutaj informował na bieżąco. Następnie przygotowaliśmy mieszkania do sprzedaży w Morzewie i w najbliższym czasie będziemy przygotowywać w Zgniewie również mieszkania. Jeśli chodzi o Morzewo, no to tam niektórzy wyrażają chęć kupna, niektórzy nie. I tutaj będziemy musieli jakąś tą sprawę rozstrzygać. Chciałbym po prostu sprzedać wszystkie mieszkania, chodzi o nauczycielówkę w Morzewie. Bo właściwie ten budynek jest cały czas na naszym stanie i on obciąża tutaj budżet gminy. No, ogłoszono przetargi również tu na kanalizowanie, to już jest wykonywane, już jest koniec właściwie, jeśli chodzi o kanalizację na ulicy Górnej w Śmiłowie. To jest nowa ulica i tam właściwie no, trochę długo to trwało, bo nie mogliśmy tam dojść do porozumienia, no ale w końcu udało się i mamy to temat załatwiony, jak również tutaj jeśli chodzi o podłogę w sali gimnastycznej. Tam z panią dyrektor, nie ma tutaj, ale z pani dyrektor Grażyna Miller i pani dyrektor szkoły podstawowej. W temacie była już chyba od listopada ubiegłego roku, w tym temacie rozmawialiśmy. Chodziło o to, czy robić pół podłogi, czy całą podłogę. Pół podłogi moglibyśmy pójść bez przetargu. Natomiast jeśli chodzi o całą podłogę, to trzeba by robić z przetargiem. No i dlatego zdecydowaliśmy, że zrobić pół podłogi to właściwie niewiele nam temat załatwi, bo może za parę lat trzeba by było następną robić połówkę i dlatego przystąpiliśmy do całości i też przetarg jest ogłoszony. I w poniedziałek jest rozstrzygnięcie tego przetargu. No i to właściwie tyle najważniejszych spraw, co się działo. Oprócz tego przygotowywane materiały mamy już do ogłoszenia przetargów następnych. A więc tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Inwestycje drogowe to jest droga ulica pewna w Jeziorkach, ulica w Śmiłowie i no tutaj przygotowujemy się również do osiedla przy lesie w Kaczorach. I tu jestem też w trakcie rozmów, jak z Eneą rozmawiamy, to rozmawiamy również o oświetleniu tego osiedla przy lesie. No i tam w ramach tej kwoty, co mamy przeznaczone, chcielibyśmy załatwić i oświetlenie i częściowo zacząć już budować ulicę na tym osiedlu.
i myślę, że w ciągu tam dwóch, no góra trzech lat ten temat byśmy załatwili, że ulice na osiedlu Przylesie byłyby pobudowane, oświetlone i moglibyśmy w ten czas przejść na nowy teren w Kaczorach, czyli na drugą stronę drogi Rzadkowskiej, przygotowywać działki do sprzedaży i tam w ten czas sprzedawać działki i umożliwić ludziom budować. No może jeszcze tutaj takie też Państwa to na pewno interesuje, jeśli chodzi o Morzewo i Zerniewo, tamty właśnie był remont przewidziany domów kultury w jednej i w drugiej miejscowości. Ponownie wnioski szykujemy, bo to teraz nam trzeba było ten wniosek, co złożyliśmy już prawie rok temu, teraz ponowić wniosek znowu i ponowiliśmy wniosek i myślę, że niedługo dojdzie znowu do podpisania umowy i w ten czas będziemy realizować te zadania. Natomiast o te wielkie zadania, jak jeziorki, Śmiłowo i Dzielowo, dopiero od 16, czyli od dnia dzisiejszego są przyjmowane wnioski na te cele i będziemy też, jesteśmy przygotowani, że będziemy na te trzy miejscowości zgłaszać. Oczywiście najbardziej nam zależy na jeziorkach przede wszystkim, budowa nowego domu kultury i chcielibyśmy, jeśli któryś z tych wniosków by się załapał, może Dzielowo, Śmiłowo, też byśmy byli szczęśliwi, żeby chociaż jeden wniosek z tamtych też to realizujemy od razu, a jeśli trzy, to też jesteśmy przygotowani, bo w budżecie środki mamy też na to zabezpieczone. Także zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Wszystko to trochę się ślimaczy, ale to nie z winy, tutaj chcę powiedzieć, Urzędu Gminy, tylko no, Urząd Marszałkowski dopiero co teraz ogłosił właśnie nabór tych wniosków i wcześniej nie mogliśmy nic robić. Chcę powiedzieć tak, że też ważna informacja, dożynki gminne, co prawda to jest bardzo wcześnie, ale już możemy poinformować, powiedzieć. Z panem sołtysem tutaj właśnie kiedyś tak wspomniałem tylko, że gdyby były dożynki powiatowe, czy też jest przygotowany na to, że będziemy je organizować i pan sołtys wyraził zgodę, że tak, jeśli chodzi o Rzadkowo i okazuje się, że tak, że będą dożynki gminno-powiatowe na terenie naszej gminy i przewidujemy, że te dożynki odbędą się właśnie w Rzadkowie, bo taka jest kolejność. W tym roku, w ubiegłym roku właściwie Rzadkowo przebiegało, ale że tam były drogi, przypadało na Rzadkowo, ale że tam były drogi wszystkie właściwie w budowie, więc odbyło się najpierw w Żółnopolu, a w tym roku byłoby w Rzadkowie. No i będą to dożynki gminno-powiatowe. Tyle miałem do przekazania. Dziękuję bardzo. Czwarty porządku obrad. Informacja kierownika przyrody lekarskiej w Kaczorach na temat świadczonych usług zdrowotnych dla mieszkańców. Proszę bardzo, pani Marzyńska. Podziękować za okazję, jaką stworzono mi, zresztą kolejną, żeby przedstawić Państwu problemy i kierunki rozwoju przychodni lekarskich, bo i tak mogę powiedzieć, że możemy się poszczycić przez te ostatnie dwa lata, coś tam byśmy zrobili dobrego dla przychodni, więc to też znajdzie tutaj odzwierciedlenie w moim przemówieniu. Dla tych Państwa, którzy nie są pacjentami, przychodni w Kaczorach, podstawowe wiadomości takie, że przychodnia lekarska w Kaczorach na dzisiaj wyjmuje opieką medyczną 6130 pacjentów. Mamy trzy gabinety lekarskie, kompleks laboratoryjny, to jest pobieralnia materiałów, pomieszczenia analityczne i umywalnia, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień, pracownie rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii oraz poradnię ginekologiczno-położniczą. Praca w gabinetach lekarza rodzinnego odbywa się 5 razy w tygodniu. Od 8 do 18. Po południu nie ma przyjęć lekarskich w piątek i robimy również wizyty domowe, oczywiście aż do 18. Zatrudniamy trzech lekarzy o następujących kwalifikacjach. Lekarz rodzinny ze specjalizacją lekarza rodzinnego i pediatrią. Drugi lekarz to lekarz z drugim stopniem radiologii, obsługuje nasze USG w związku z tym. I internista równocześnie. I trzeci lekarz specjalizacji ma pulmonologia, drugi stopień i interna, pierwszy stopień.
Liczba przyjęć w 2011 roku w podstawowej opiece zdrowotnej wyniosła 27 157 porad, co daje średnią miesięczną liczbę przyjęć w granicach 2260 pacjentów. Proszę sobie obliczyć, ile to jest mniej więcej na jeden dzień pracy. Gabinet zabiegowy obsługują trzy pielęgniarki praktyki. Praca w gabinecie odbywa się w godzinach od 8 do 18 i średnia liczba usług gabinetu zabiegowego wynosi około 35 zabiegów dziennie. Robimy, w to wliczamy EKG, pomiary ciśnienia, zastrzyki, iniekcje, opatrunki i drobne zabiegi chirurgiczne. Na przykład ostrzykiwanie stawów, które bardzo się cieszy popularnością wśród naszych pacjentów. Laboratorium obsługuje około 250 pacjentów miesięcznie. Czynne jest dwa razy w tygodniu. Laboratorium posiada certyfikat kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. Nadzór nad prawidłowością prowadzonych analiz prowadzi zatrudniony przez przychodnię magister specjalista analityki medycznej. To jest pani kierownik, która jest jednocześnie kierownikiem laboratorium szpitalnego w Chodzieży. Bardzo często spotykamy się z negatywną opinią naszych badań. Chcę wyjaśnić, że to jest niemożliwe, żeby te badania były źle zrobione. To zależy od jakości i właśnie od tego nadzoru. Ten nadzór odbywa się co najmniej 3 razy po każdym właściwie użyciu sprzętu, czyli 2 razy w tygodniu. I tak jest, nie może być inaczej. Inaczej laboratorium jest niedopuszczone w ogóle do pracy w Polsce. W 2010 roku laboratorium zostało doposażone w nowoczesny, w pełni zautomatyzowany sprzęt do diagnostyki za kwotę przeszło 36 tysięcy złotych. To jest pełen automat, taki kombajn, który pracuje w szpitalach w tej chwili. U nas mamy to samo. Gabinet szczepień pracuje 2 razy w tygodniu. Prowadzi szczepienia według kalendarza szczepień, szczepienia sezonowe i inne. Wyszczepialność kształtuje się na poziomie 98%. Te 2% to są po prostu dzieci, które są zwolnione ze szczepień. Pielęgniarstwo środowiskowe prowadzone jest przez 3 pielęgniarki środowiskowe. Wszystkie legitymują się kursami kwalifikacyjnymi, doskonalącymi oraz długim stażem pracy, znajomością swoich podopiecznych. Średnio wykonują 15 wizyt dziennych domowo. Mamy tutaj własny samochód, który jest na usługach tych pań i one dojeżdżają właśnie w ten sposób, dzieląc ten samochód między sobą. Ze względu na rozległość terenu przejeżdżają około 1000 km miesięcznie. Przychodnia od dłuższego czasu prowadzi politykę stałego podwyższania kwalifikacji personelu medycznego, między innymi przez finansowanie kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla zatrudnionego personelu. Chcę powiedzieć, że przez ostatnie 2 lata 4 panie uzyskały nowe certyfikaty, między innymi z higieny szkolnej, bo mamy zamiar się ubiegać ponownie o przyjęcie higieny szkolnej na terenie gminy Kaczory, ze względu po prostu na to, że uważamy, że opieka po prostu w tym zakresie będzie lepsza nad młodzieżą. Poradnia ginekologiczna będzie łączyła kompleks usług zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich. Nie dlatego, żeby to nie zabrzmiało, że mamy jakieś uwagi do pani, która w tej chwili pracuje, ale po prostu wydaje nam się, że i tak większość pracy zależy od naszych godzin pracy i łatwiej nam będzie po prostu to prowadzić. Poradnia ginekologiczno-położnicza od 10 lat realizuje w pełnym zakresie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zatrudniony jest w niej lekarz legitymujący się specjalizacją 2. stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa. Poradnia czynna jest 2 razy w tygodniu, 1 raz w godzinach przedpołudniowych i 1 raz po południu. Porady zrealizowane są w dniu zgłoszenia pacjentek. W 2011 roku przyjęto 1663 pacjentki. W 2010 przeszło 2000, co daje 130-180 przyjęć miesięcznie. Z tej poradni korzystają nie tylko panie z naszej gminy, jak również mamy tutaj przyjęcia z miasteczka krajeńskiego, Białośliwia, Piła, a nawet Chodzieży dojeżdżają. W 2010 roku poradnia została gruntownie wyremontowana przez państwa, przez urząd gminy. Wymieniono okna, wykładzinę podłogową, wyremontowano łazienkę dla pacjentek wraz z zamontowanym bidetem oraz zamontowaną umywalkę i kranem otwieranym łokciem. To może śmiesznie brzmi, ale to jest standard europejski i właściwie wszystko teraz się sprowadza do tego, żeby właśnie takie krany łokciowe były w każdym gabinecie. Właśnie ta poradnia już ma ten standard żądany i to należy podkreślić.
I dalej, tak jak powiedziałam, spełnia to wymagania stawiane tego typu gabinetom z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Gabinet po remoncie został wyposażony przez właściciela przychodni w nowe meble, nowy fotel ginekologiczny i nowoczesny sprzęt w postaci kardiotokografu i USG z Dopplerem kolorowym. On umożliwia bardzo szczegółowy monitoring rozwoju płodu, łącznie z oceną dojrzałości łożyska, a to z kolei bardzo jest istotny element w przewidywaniu terminu porodu albo zagrożenia porodem przedwczesnym, więc to jest bardzo ważny sprzęt. Ma tam ten aparat też wszystkie możliwe głowice, między innymi transwaginalną. Panie wiedzą, co to jest do badania narządów po prostu układu rodnego. Też jest to niestandardowe wyposażenie. Najnowocześniejsza rzecz, którą bardzo wiele rzeczy możemy wytycznie dający się zwykłym USG po prostu zobaczyć. Wszystko to było zakupione w 2010 roku jako uzupełnienie tego wspaniałego remontu i kosztowało to ponad 85 tysięcy złotych. Będziemy spłacać ten kredyt przez dwa następne lata, ale cieszymy się z tego sprzętu, ponieważ świadczy o standardzie po prostu i przyjęciach przychodni. Mimo tak doskonałego wyposażenia i kwalifikacji personelu, oferta zawarcia umowy z przychodnią została odrzucona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wiadomo to wszystkim, z przyczyn formalnych. Podstawową przyczyną było brak trzeciego dnia przyjęć w przychodni, bez względu na istnienie lub brak takiej potrzeby w danym środowisku. Tu chodziło po prostu o to, że lekarz, który tutaj 10 lat pracuje, nie był w stanie połączyć po prostu pracy w placówkach kolejnych z godzinami i wymogami Narodowego Funduszu. To spowodowało, że po prostu, nawiasem mówiąc, te warunki przyjęcia 3 razy w tygodniu po 4 godziny były zawsze przez fundusz stawiane, natomiast ze względu na brak po prostu lekarzy, którzy pracują na zasadach kontraktu z Narodowym Funduszem, czyli chęci wyrażane przez takich lekarzy, po prostu musicie Państwo sobie zdać sprawę, że nieliczni lekarze specjaliści chcą z Narodowym Funduszem Zdrowia w ogóle współpracować, ze względu na różne okoliczności. I ten wymóg spowodował, że jest stosunkowo niedużo. A ci, którzy mieliby ewentualnie ochotę popracować na rzecz pacjentek z Narodowym Funduszem, to są tak po prostu nieliczni, że oni nie mogą obsłużyć po prostu takich warunków przychodni. Pani doktor Szpik przyjmuje w 3 miejscach, pracuje w szpitalu i po prostu godzinowo nie pokrywa się ta praca z wymogami funduszu. I to był wystarczający powód, żeby tą ofertę po 10 latach i po takich inwestycjach odrzucić. Jesteśmy trochę rozżaleni tym, ale ogłoszono nas około tygodnia temu chęć rozmów ponownych. Oczywiście zgłosiliśmy do kontraktu założenie, że ewentualnie jeżeli wszystko pójdzie gładko, to prawdopodobnie od 1 kwietnia jednak ten kontrakt zostanie od nowa uruchomiony. Złożyliśmy oczywiście ofertę, czekamy na odpowiedź. Jeżeli się odbędą najwcześniej takie negocjacje w przyszłym tygodniu, więc mamy wielką nadzieję, że ten sprzęt znajdzie zastosowanie po prostu. No, inwestycja jest spora, a zostaliśmy po prostu w polu. Nie ma komu go używać po prostu i komu, że nie ma komu, żeby, znaczy pacjentki są, żeby korzystać z tego, tylko niestety nie w ramach Narodowego Funduszu miałoby się to odbywać. Co dalej? W ramach przychodni funkcjonuje pracownia rehabilitacji i fizjoterapii. Dysponuje szeroką gamą nowego i nowoczesnego, również mobilnego sprzętu, co znaczy, że to jest sprzęt przeznaczony do pracy w warunkach domowych pacjenta w miejscu zamieszkania. Przyjęcia odbywają się w tej poradni 5 razy w tygodniu, w godzinach od 8 do 13, a od poniedziałku do środy od 13 do 18. Jakoś tak tam jest. Pacjenci oczekują na realizację zleceń lekarskich około 4-5 tygodni. To nie jest zbyt długi termin, chcę powiedzieć, ale ja proferuję po prostu, z panią magister stawiłam skierowania po prostu z naszej gminy. Gabinet wykonuje przeszło 11 tysięcy zabiegów rocznie. To jest średnio 330 pacjentów obsługuje w ten sposób. Świadczenia udziela pani magister Aneta Śpiewak, od kilku lat tutaj współpracująca z nami. Jest to bardzo wysokiej klasy specjalista, chciałam powiedzieć, ponieważ ona ukończyła Akademię Medyczną w Bydgoszczy w kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w kierunku psychologia.